Witam Państwa, Michał Bugno. Ten program nazywa się Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj trener żużlowej reprezentacji Polski, Marek Cieślak. Dzień dobry, panie trenerze. Dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali przede wszystkim na temat pana książki. Marek Cieślak, Pół wieku na czarno. Książka, która została napisana przez pana we współpracy z dziennikarzem Gazety Wrocławskiej Wojciechem Kerberem. Książka, która została wydana przez wydawnictwo SQN. Proszę powiedzieć, co skłoniło pana do tego, żeby spisać 50 lat swoich żużlowych wspomnień? Żeby przelać to na papier. No, to znaczy, nigdy nie myślałem o książce. Myślałem, że książkę taką, to jak się skończy po prostu karierę już trenerską na emeryturze i wtedy można coś tam powspominać. Ale Wojtek Kerber zaczął mnie namawiać do tego, żeby coś napisać. I przeważyło to, że w tym roku obchodzę 50 lat swojej działalności w żużlu. Czyli zacząłem trenować, jeździć w 66 roku. Także dzisiaj w tym roku mija pół wieku i chyba to. A jak zachęciłby pan kibiców żużla, zwłaszcza przede wszystkim do tego, żeby sięgnęli po tę książkę, żeby ją przeczytali? Czy jest tam wiele historii, które dla nich będą całkowicie nowe? No ja myślę, że to nie jest taka biografia, gdzie ja o sobie tam cały czas. Ja raczej o ludziach, z którymi pracowałem, prawda? Poza tym też taki żużel od kuchni, czyli dużo takich spraw między mną a drużynami, czy to klubowymi, czy kadrowymi, współpraca z moimi szefami. Miła i niemiła, różne to było, prawda? No właśnie, o tej niemiłej współpracy z różnymi osobami również pisze pan bardzo szczerze. Książka jest bezkompromisowa, zresztą podobnie jak pan w swoich wywiadach. Czy od momentu, kiedy ta książka pojawiła się już na rynku, czy od tego momentu odebrał pan sporo telefonów z pretensjami, że napisał pan zbyt dużo albo zbyt szczerze? Znaczy, powiem tak, że no wiadomo, że to są moje subiektywne oceny, prawda? Bo ktoś może te same sytuacje inaczej ocenić. No ja to tak widziałem, prawda? Jak tam jest napisane. Wiadomo, że jeżeli już zabraliśmy się do pisania, to też nie mogłem pisać bzdur, że wszystko jest piękne, wszyscy jesteśmy ładni, a niebo niebieskie. Nie, no taki jest ten żużel. Jest, jak to się mówi, tak jak tam pisze z tyłu, że to żużel to nie liczby, tylko twarze, czasami brudne, czasami jeszcze mocniej tam pisze. Mocno tak, zabrudzone. Mocno zabrudzone. Mocno zabrudzone. Ale to były te pretensje, czy nie? Przyszedł ktoś do pana, powiedział, panie trenerze, no, niepotrzebnie pan to znaczy, napisał. Mnie osobiście nic nie powiedział. No w telewizji tam jeden z braci Szczepaniaków coś tam mówił, że on nie będzie, bo tam jest o tych braciach troszeczkę, że on tej książki nie będzie czytał. Każdy może sobie powiedzieć, co chce. Ja bym powiedział, że jakbym był nie, to bym sobie przeczytał. Trochę by mu pomogło. No. Jak podkreśla tytuł książki, za panem jest 50 lat w tym żużlu. Ma pan za sobą bogatą karierę zawodniczą, bogatą karierę trenerską, która cały czas oczywiście trwa. Patrząc na swój dorobek, na swoje sukcesy, czuje się pan spełnionym człowiekiem? Znaczy, uważam, że miałem dużo szczęścia, jeżeli chodzi o sport, bo jeździłem na żużlu prawie 20 lat, 18. I wyszedłem z tego, jak to się mówi, o własnych siłach. Jestem zdrowym, przynajmniej na ciele. I chyba o to też chodzi. A poza tym jako trener też wiele sukcesów, wiele porażek. Jak to w sporcie, nie ma zawsze patentu na wygrywanie, ale poza tym, no cóż, obracam się w dobrym towarzystwie, czyli z najlepszymi zawodnikami Polski, świata, prawda? W drużynach klubowych i z Hancockiem wiele lat, i z Krampem, i w kadrze i z Tomaszem Golobem, z Jarkiem Hampelem i z innymi. Także jest to kawał historii i jak to się mówi, znajdowałem się zawsze w takim dobrym miejscu. Ten żużel przez te lata oczywiście bardzo się zmienił, zmienia się cały czas. Niedawno na ten temat nasz dziennikarz z WP Sportowe Fakty, Jarosław Galewski, rozmawiał z Tomaszem Golobem i tutaj chciałbym przytoczyć słowa Tomasza Golloba na ten temat. Kiedyś żużel był piękny i finezyjny. Nie brakowało w nim wielu mijanek. Było przy tym bezpiecznie. Ostatnio mam jednak wrażenie, że chcemy z tej dyscypliny zrobić za wszelką cenę Formułę 1 i to w bardzo kosztowny sposób. Według mnie nie ma to uzasadnienia. W żużlu nie są obecne takie pieniądze. Pan zgodzi się z tą opinią? Częściowo tak, częściowo nie. Dlaczego? No, bo my bierzemy udział w dyscyplinie bardzo technicznej, prawda?
a technika idzie cały czas do przodu. I to zawodnicy, i to ten Tomek właśnie napędzał też to, że coraz szybszy motocykl, coraz lepszy silnik, prawda? Coraz lepsze opony takie. I to zawodnicy sami po prostu, jak to się mówi, zmuszają tych wszystkich tunerów, bo im mówią, że chciałby, żeby to było szybsze, żeby lepiej ze startu mu kleiło, takie rzeczy. I ci faceci to wymyślają, prawda? Ale to rzeczywiście idzie w tym kierunku, że w żużlu coraz więcej zależy od motocykli, od sprzętu, od techniki, a tak naprawdę rola zawodnika. A co za tym idzie, także trenera jest jednak coraz mniejsza? Znaczy, na pewno nie mniejsza, bo są różni zawodnicy. Są zawodnicy, którzy są wielkimi talentami i najlepiej tym nie przeszkadzać, a trochę pomóc, prawda? Ale są tacy, którym trzeba dużo pomagać, prawda? To jest tak jak normalnie w życiu. Ale trzeba powiedzieć, i było dużo mijanek, ale żużel był bardzo niebezpieczny. Bardziej niebezpieczny niż dzisiaj, bo jak policzyć sobie krzyże, nagrobki, z moich czasów to było ich bardzo dużo. Pan jako trener pracował w wielu klubach, od wielu lat prowadzi pan reprezentację. Czy zdarzały się takie sytuacje, że niektórzy prezesi starali się wymusić na panu wystawienie takiego, a nie innego składu? No ale w drużynie, tak? Tak. W klubowej. Tak. Powiem tak, że nie miałem, jak to się mówi, takich problemów, żebym walczył z prezesem o swojego zawodnika, a on o swojego. Nie, nie. Znaczy, wiadomo, że są prezesi, którzy rządzą w klubie, czyli dosłownie. No takim, takim prezesem na pewno był Andrzej Rusko w WTS-ie Wrocław. Pisze pan na ten temat właśnie w tej książce, opisując te relacje. Andrzej Rusko, późniejszy szef piłkarskiej Ekstraklasy, który bardzo żywo interesował się tym, dlaczego trener wystawia taki, a nie inny skład. Pan prowadził z nim wielokrotnie rozmowy na ten temat. Oczywiście, no z prezesem trzeba rozmawiać, bo to jest szef, prawda? I no, jak szedłem do Wrocławia, no to tak wiedziałem mniej więcej, jak tam to wszystko się odbywa. Dlatego pierwsze nasze spotkanie przy ustalaniu składu było, mówię, to wyciągamy składy, nie? Prezes spojrzał na mnie, jak to wyciągamy? Ja mówię, przecież wiem, że jest napisany skład w kieszeni. No miałem rację, wyciągnął. Ja też miałem napisane. I położyliśmy te składy na biurko obok siebie. No i prezes przestudiował, mówi, chyba twój jest lepszy. Ja mówię, chyba tak, nie? I później powiem tak, że zawsze prezesa informuję, jaki ten skład jest, bo po co ma z programu czy z gazety się dowiedzieć. Ale też i trener musi mieć argumentację, dlaczego tak robię, a nie inaczej, więc prezesowi też tłumaczyłem, bo tak, bo potem biegi łamane, żebyśmy tutaj, jak to się mówi, nie mieli jakiegoś pustego biegu, tylko dobrze wsadzony. Także potem byłem 10 lat dalej i nie miałem żadnych problemów.